Szanowni Państwo, wracamy do druku. Szanowni Państwo, wracamy do druku 1187. Utworzenie zespołu szkół ogólnokształcących nr 19 w Krakowie, osiedle Widowe 35. Szanowni Państwo, przypominam, że była pozytywna opinia Komisji Edukacji. Sprawa dotyczy poprawek wniesionych przez pana Włodzimierza Pietrusa, pana Bartłomiera Gawdy i pana Tomasza Urynowicza. Szanowni Państwo, czy będziecie uprzejmi? Proszę, pan Tomasz Urynowicz, autor poprawki. Szanowni Państwo, Pani Prezydent, Wysoka Rado, poprawki, które zgłosiłem, a także poprawki kolegi Pietrusa, w najmniejszym stopniu tak naprawdę kolegi Pietrusa, ale w kolegi Gardy, w sposób zasadniczy zmieniają treść projektu uchwały. Oczywiście w trakcie dyskusji, która na pewno tutaj przetoczy się przez tą salę, będziemy mogli i mieli okazję argumentować, dlaczego uważamy, że dla tej szkoły lepsza jest lokalizacja na osiedlu Willowym 1, czyli w gimnazjum 45. Są przedstawiciele obu szkół i z pewnością usłyszycie Państwo także ich opinię. Jest Pan Przewodniczący Rady Dzielnicy, więc też będzie okazja wysłuchać jego. Nie mam żadnych wątpliwości do tego, że ta dyskusja z udziałem przedstawicieli szkół jest potrzebna. Chciałbym, abyśmy jak my wszyscy tutaj i samorządowcy i radni w tej dyskusji uczestniczyli, bo problem tak naprawdę nie dotyczy tylko rodziców, uczniów tych szkół, nie dotyczy tylko tych trzech najbliższych roczników, ale dotyczy całej Nowej Huty, dotyczy tej najstarszej części Nowej Huty, gdzie mocna placówka edukacyjna jest po prostu potrzebna. Potrzebna jest szkoła, która wygrywa konkurencję z innymi szkołami z innych części miasta, która daje ofertę dobrej edukacji. I tak należy to rozpatrywać, nie przez pryzmat trzech najbliższych roczników, tylko przez pryzmat budowy placówki oświatowej, która w dłuższej perspektywie czasu będzie w stanie odpowiedzieć na problemy Nowej Huty, mierząc się także z tymi, które dzisiaj są w sposób niezaprzeczalny, jak choćby problemy demograficzne. Już nie wchodząc na poziom jakichś rozważań dotyczących jakości kształcenia w placówkach. Ale żeby tak było, żebyśmy mogli tą dyskusję oprzeć na faktach, ale przede wszystkim skorzystać z obecności rad rodziców, rad pedagogicznych, które są tu obecne. Żeby tak się stało, żebyśmy jednak wysłuchali ich opinii i jakby żeby przybliżona nam była ta kwestia rozmów między nimi. Dobrze jest, żebyście Państwo wiedzieli, bo konsultowałem to z Wydziałem Edukacji, z Panem Sekretarzem, że prawo oświatowe zobowiązuje nas do zaopiniowania zmian w akcie założycielskim, a takim jest uchwała o powołaniu zespołu wspólnie ze statutem, zaopiniowania tych projektów właśnie przez rady pedagogiczne. Ponieważ opinie zostały wydane w momencie zarejestrowania tego druku, a poprawki zostały wydane w ostatnim terminie, tak jak jest to procedowane na posiedzeniu Rady, no tu jednak nie ma tej płynnej korespondencji między tymi dwoma aktami, jakim jest statut miasta czy ustawa samorządowa. W związku z tym nie było to skorelowane, a mimo wszystko uchwała dla swojej ważności wymaga opinii rad pedagogicznych. W związku z tym, zachęcając Państwa do dyskusji, chciałbym złożyć wniosek formalny, jakby na początku, o odesłanie do tego druku do projektodawcy w celu uzyskania opinii rad pedagogicznych do zgłoszonych poprawek do tych druków w terminie 2 tygodni. Ponieważ wiem, że wniosek formalny wykluczy jakby dyskusję, dlatego ja go powtórzę po zakończeniu dyskusji. Niemniej jednak jakby informuję Szanowni Państwa, wniosek formalny będzie zgłoszony. Zachęcam do dyskusji, ponieważ jest ona bardzo ciekawa i mam nadzieję pouczająca dla tych wszystkich z Państwa, którzy jeszcze opinii nie wyrazili. Myślę tutaj o radnych, a warto też wysłuchać przedstawicieli rad szkolnych, bo o ile jest zgoda co do tego, że zespół szkół, powołany zespół szkół integracyjnych łączący
16 liceum z gimnazjum 45 jest w interesie mieszkańców Nowej Huty, ponieważ jest szansą na to, żeby stworzyć mocną placówkę, a sporem jest tylko wybór lokalizacji, czy ma być to budynek ogólniaka, czy budynek gimnazjum. Warto jednak w tej dyskusji spojrzeć troszeczkę szerzej w perspektywie nie dwóch, trzech najbliższych lat i dzisiejszych uczniów, i rad rodziców, i dzisiejszego absolwenta, tylko w perspektywie tego, że trzeba stworzyć placówkę, która te problemy edukacyjne Nowej Huty będzie rozwiązywać w sposób długofalowy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To nie był wniosek formalny w tej chwili pana radnego, to był głos w dyskusji. Szanowni państwo, zwracam się do pani i panów radnych. Otwieram dyskusję dotyczącą poprawek. Czy ktoś, proszę? Gdzie jest pan Pietrus? Aha, tutaj. Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrus. Otwieram dyskusję dotyczącą poprawek. Pani przewodnicząca, pani prezydent. Ja tylko chciałem jeszcze, ponieważ radni rozumieją, jaka jest procedura, natomiast chciałem szczególnie rodzicom przedstawić, jaka jest procedura nad tym drukiem. Pan prezydent przedłożył projekt uchwały, następnie wprowadził autopoprawkę, która już jest integralną częścią tej uchwały. No i jeżeli jeszcze chodzi o następne kroki, to pan prezydent ma możliwość złożenia poprawki do tego druku, bo termin miał taki sam jak radni miasta Krakowa. A następnie to, co jeszcze pan prezydent może zrobić lub ktoś w jego imieniu, pan prezydent może wycofać ten druk z dalszego procedowania celem jakimś tam. To tytułem wstępu. Ja natomiast złożyłem poprawkę, która dotyczy autopoprawki pana prezydenta, która, no nie wiem skąd się wzięła ta propozycja w drodze autopoprawki, żeby wprowadzić Grodzki Urząd Pracy na osiedlu willowym 1. do budynku, który w pierwotnej wersji miał być przeznaczony na cele oświatowe, natomiast teraz ma być przeznaczony na potrzeby Grodzkiego Urzędu Pracy. I chętnie bym chciał usłyszeć argumenty za tym rozwiązaniem, bo jak rozumiem, prezydent w dalszym ciągu podtrzymuje takie rozwiązanie. Chętnie pewnie usłyszą też mieszkańcy, dlaczego takie rozwiązanie znalazło się w jego propozycji. To jest, oczywiście ja złożyłem poprawkę, która kasuje tą autopoprawkę i wprowadzenie Urzędu Pracy na teren willowego 1. W uzasadnieniu, że nie ma akceptacji społeczności zamieszkującej osiedla willowe, stalowe, wandy, ogrodowe i hutnicze, bo takie do mnie protesty dotarły. Jeżeli chodzi o lokalizację, to chcę zwrócić uwagę, że tutaj się dokonało skłócenia dwóch społeczności szkół i w sposób zupełnie nieprzygotowany, zupełnie abstrakcyjny dokonuje się, na chybił trafił, wyboru, czy to w tej, czy w innej szkole ma być siedziba zespołu szkół. Uważam, że jest to nieodpowiedzialne, tym bardziej, że jest to w atmosferze protestów ze strony rodziców obu szkół. To oznacza, że to zupełnie nie miało konsultacji, jest to nieprzygotowane i należy to po prostu odrzucić. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma... Czy ktoś z państwa radnych odczuwa potrzebę? Proszę, pan Garda. A przepraszam, pan Garda, bardzo proszę. Panie prezydent, przewodniczący, panie prezydent, szanowni państwo. A ja. Chciałem się odnieść do tej sytuacji, która faktycznie zaistniała, ponieważ no, znaleźliśmy się w momencie, kiedy mamy decyzję podjąć dowolną w kierunku. To już jest w tym momencie mniej istotne. Istotne jest to, że decyzja powinna zostać podjęta. Natomiast poprzez to, że wyszło takie zamieszanie z różnymi aspektami, przede wszystkim chodzi mi o czwartkową, środową autopoprawkę, czyli w dniu z terminu złożenia autopoprawki pana prezydenta dotycząca powołania Urzędu Pracy, bez jakichś większych dyskusji na ten temat i wprowadzenia, ja zaangażowałem się również w działanie w tej sprawie. Tak naprawdę byłem w tej, chciałem to zostawić rodzicom i zawsze myślę, że
nie radny powinien decydować, gdzie, jakiej szkole, kto, bo to mamy mniejsze pojęcie na ten temat. Na pewno większe pojęcie mają osoby, które tam pracują, które tam przebywają, rodzice i poprzez swoje dzieci wiedzą tak naprawdę najlepiej, jak to powinno zostać zrobione. Stąd nie włączałem się w tą kwestię. Państwo zwrócili, było pierwsze czytanie, była opinia na Komisji Edukacji i również nie zabierałem tych kwestii głosu. Natomiast prowokowała mnie autopoprawka, która właśnie mówiła o stworzeniu na Willowym 1 Urzędu Pracy. To faktycznie podjęło moje szybko dyskusję na temat, bo to była już dyskusja kompletnie inna, dużo większego rażenia, dużo poważniejsza i to dotyczyło już nie tylko tych dwóch społeczności mniejszych, lokalnych, czy nawet tej dzielnicy 18, natomiast całego Krakowa tak naprawdę w tym aspekcie. A przede wszystkim lokalnej społeczności wokół tej szkoły na Willowym numer 1. I mnie osobiście, jako osoba, która może dość w tej kwestii zaznajomiona, ponieważ doskonale znam ten teren, to są moje tereny rodzinne i tam się wychowałem i doskonale znam to miejsce. Uważam, że Urząd Pracy taką instytucją kompletnie tam nie ma miejsca. I to mówię wprost, otwartym tekstem, nie przejmuję się tą kwestią, natomiast powiem to wprost. Uważam, że to nie jest miejsce na Urząd Pracy. Z bardzo wielu powodów. Stąd jest moja poprawka, która jest poprawką numer 2, która właśnie powoduje taką sprawę, żeby spytać mieszkańców. Zresztą ja szczerze mówiąc, też znowu mówię otwartym tekstem, ja znam odpowiedź tej konsultacji, natomiast chciałbym, żeby te konsultacje zostały przeprowadzone. Żeby to nie było w ostatni dzień, autopoprawka złożona i robimy Urząd Pracy. Nie, ja mam ochotę, żeby jednak dokonać jakiejkolwiek analizy, zapytać się kogoś, spotkanie z dzielnicą i zapytać mieszkańców, czy tam sobie wyobrażają te 1000 petentów dziennie razy 5 dni i ten natłok samochodów i znowu Nowa Huta, znowu to skojarzenie jakieś negatywne, jak bezrobocie to Nowa Huta, to Urząd Pracy w Nowej Hucie. Więc uważam, że chciałbym na ten temat jednak podjąć tę dyskusję. Stąd poprawka numer 2, która jest zasadna oczywiście tylko wtedy, kiedy nie zostanie przyjęta poprawka, czy to pana Urnowicza, czy mojego autorstwa, ponieważ ona faktycznie wywraca całą sytuację w drugą stronę. I ten problem, który zasygnałem na początku wypowiedzi, a mianowicie taki, że dzisiaj nie możemy podjąć decyzji, dzisiaj będziemy odsyłać, żeby jednak tą opinię, to mam pytanie, czy faktycznie urząd zrobił to, że w poniedziałek skontaktował się ze szkołami, obydwoma społecznościami, żeby zadać pytanie, co sądzą na temat tych dwóch poprawek, ponieważ taka opinia jest bezwzględna, żeby w ogóle je procedować. Jeśli zrobił to urząd, a niestety nie zdążyli, no mieli szansę, sprawę nie zdążyć, bo były dwa dni, faktycznie to był w piątek złożona poprawka, więc mogli nie zdążyć. Ale mam nadzieję, że taki kierunek został zrobiony w Wydziale Edukacji i to, żeby można było ten druk procedować, mam nadzieję, że to się wydarzyło. No bo jeśli nie, no to mamy pewien problem, ponieważ jak Państwo wiedzą, bez względu jaka będzie decyzja, zamieszanie wokół każdej szkoły, to jest tylko, przynosi jej negatywne skutki. Rodzice, którzy mają posłać swoje dzieci, czy już młodzież do liceum ma pójść, do szkoły, przy której jest zamieszanie, które nikt nic nie wie i nie wiadomo, gdzie co będzie, to każde oddalenie tej decyzji o każdy termin jest tylko i wyłącznie zły. I to trzeba sobie powiedzieć szczerze. Mówimy o dwóch szkołach, proszę które kończyć. Też trzeba powiedzieć szczerze czas są... Ale przepraszam, to jest poważna sprawa, więc chciałbym zabrać głos. Mówimy o dwóch szkołach, które są słabe. Powiedzmy sobie ale szczerze, nie może pan zabierać głosu dłużej niż inni radni, przypominam. No, w tym momencie chciałem tą poprawkę przedstawić, a poprawka jest dość zabiła, więc sprawa jest dość istotna. Obydwie szkoły są słabe i tak naprawdę tutaj decyzja jest, dlaczego tą poprawkę złożyłem. Jak zacząłem się interesować tą całą kwestią, abstrahując od kwestii Urzędu Pracy, który już swoją opinię wyraziłem, jak zacząłem się interesować tą całą sprawą, to trzeba wziąć dwie rzeczy pod uwagę. Dla obydwu szkół, dla jakiejkolwiek szkoły przeniesienie to jest dla niej straszny cios. To jest jak w biznesie, jak się ma lokal, ma się miejsce i się przez lata go wypracuje i nagle ktoś zmieni to miejsce, to odbudować tą całą strukturę jest bardzo ciężko. Więc kto by się gdzie nie przeniósł jest oczywiście źle i to nie ma o czym mówić, stąd to czy będzie w tą stronę, czy w tą stronę. Natomiast dlaczego uważam, że powinno zostać jednak gimnazjum numer 1, dlaczego taką poprawkę sobie pozwoliłem złożyć? Po pierwsze, gimnazjum jest bardziej lokalne niż liceum. Do liceum się dojeżdża z każdego prawie miejsca w Krakowie. Jest to naturalne, że do liceum się już nie chodzi z ogromnego obwodu, a dojeżdża się z każdego miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o gimnazjum, to jednak jeszcze to są młodzież, ale jeszcze w takim wieku, że często chodzi z najbliższego obszaru, który jest graniczy z tą szkołą. Stąd uważam, że ta funkcja jednak bycia bardziej w centrum niż oddalenia się na jakąś tam dalszą odległość jest tutaj pierwszym argumentem.
Drugim proszę, argumentem... Proszę się streszczać. Już kończę, tak, już kończę. Drugim argumentem jest fakt, że jednak to ja uważam, że lepiej przenieść liceum niż gimnazjum, a powiem dlaczego. Dlatego, że jeżeli przeniesiemy gimnazjum na dalszy teren, to nie ma z tego żadnego jakiegoś plusu, który by był taki oczywisty, jaki się pojawia w odwrotnym kierunku. Jeśli liceum przenosimy do gimnazjum, to jeżeli jest dobry dyrektor, i tutaj jest duża kwestia dyrektora, jest szansa na to, że dzieci z gimnazjum pójdą do tego liceum, czyli jest nabór. To jest to, czego brakuje, jakiego powodu w ogóle dyskutujemy o tych rzeczach. Stąd, jeżeli dzieci szkodzą do danego gimnazjum i zobaczą, że to liceum warto do niego być, to chętnie zostaną w tym samym budynku, w tym samym miejscu i przejdą do liceum wręcz naturalnie. I na pewno statystycznie tak będzie, więc w związku z tym pojawia się dodatkowy nabór do liceum, który jest bardzo naturalny. Nie ma tego efektu w przeniesieniu w drugą stronę. No i trzecia istotna rzecz, no i bardzo proszę po ocenie, tak już kończę, ostatnia. I uważam, że możliwości i stan budynku jednak są lepsze na Wilowym 1, mimo że wiem, że argumenty są po różnej stronie, jednak w mojej skromnej ocenie uważam, że bardziej rozwojowa i bardziej większe możliwości ma szkoła na Wilowym 1. Ale teraz jeszcze jedna rzecz. To nie jest, proszę Państwa, to jest doraźna kroplówka i to ktokolwiek zostanie dyrektorem nowej szkoły, to naprawdę ma wielkie są zadanie, bo jestem o tym przekonany, że możemy się tutaj spotkać, że za 4 lata inna rada będzie podejmować decyzję już dużo bardziej dramatyczną. Stąd tak naprawdę to dziękujemy, jest tylko doraźna kroplówka. Dziękujemy Państwu. Szanowni Państwo, czy ktoś się zapisał do głosu? Uprzejmie proszę o podpowiedź. Bardzo proszę, pan Tomasz Urynowicz. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. Kolega Bartek Garda generalnie przedstawił, ponieważ nasze poprawki chciałoby się, że są takie same nawet, więc przedstawił te argumenty, o których ja bym chciał tutaj wspomnieć i na pewno będę się starał omawiać te tak, aby się nie powtarzać, bo Pani Przewodnicząca nieubłagalnie będzie patrzyła na zegar, niemniej jednak te 7 minut, nawet jakbym miał mówić, to chyba nie jest to tak wielkim zmartwieniem nas wszystkich wobec tego problemu, który mamy rozstrzygnąć, a on na pewno jest istotny, ponieważ tak naprawdę, o czym mówił kolega Garda, rozstrzygamy problem szkół, który rozpoczęliśmy nie na dzisiejszej sesji, ani nie w momencie złożenia druku numer 1187, tylko 3 bądź 4 miesiące temu, kiedy rozpatrywane były sprawy związane z likwidacją, cały ciąg uchwał o likwidacji i wygaszeniach szkół krakowskich. I tak wówczas było. Pomysł był związany z 16 LO, aby go wygasić i likwidować gimnazjum 45. Mam tu trochę satysfakcji, że wówczas to mój pomysł połączenia tych dwóch szkół w zespół uratował te szkoły przed likwidacją. I dzisiaj, Szanowni Państwo, mam mieszane uczucia, bo ten problem rozbija się nie o to, czy jest sens utrzymywania i budowy nowego zespołu szkół, który ma być odpowiedzią na problemy, bezsporne problemy placówek oświatowych w tej części Nowej Huty, tylko rozbijamy się o spór, gdzie będzie lepiej, czyli czy ten budynek, czy tamten budynek. Rozbijamy się o jakieś partykularne interesy. Może za odważnie to nazywam, ale chyba trzeba będzie tak powiedzieć, bo wobec takiej argumentacji, którą w różnych mailach, SMS-ach, telefonach słyszymy, to jest to spór jakby absolutnie pozamerytoryczny, nie dotyczący tego, czego chcemy budować. Bo i wówczas, te kilka miesięcy temu, mówiłem na tej sali i dzisiaj to samo powtórzę, że jakby problemem, który rozstrzygamy, to nie jest problem przeznaczenia tych dwóch budynków, tylko to jest problem tego, jak odpowiedzieć na problem demograficzny w Nowej Hucie, fikcyjnych, przepraszam, złe słowo, wirtualnych dzieci rejonowych, które nie zasilają gimnazjum 45 docelowo, a nawet ma młodzieży absolwentów gimnazjum nowochódzkich, które nie zasilają 16 LO. Bo to nie jest tak, że Nowa Huta ma tylko problemy edukacyjne, bo w Nowej Hucie to także jest 11, 12 i nawet trzecie liceum ogólnokształcące. Więc to nie jest tak, że wybiera się na złość komuś, młodzież krakowska nie wybiera 16 liceum, bądź nie wybiera 45 gimnazjum. Więc problem jest dużo szerszy
i trzeba potrafić znaleźć na niego odpowiedź i szukać odpowiedzi nie w metrach, nie w sympatii i przywiązaniu do budynku, czy w przywiązaniu do tego i drugiego pana profesora, tylko szukać odpowiedzi tam, gdzie ten problem tkwi, czyli w młodzieży nowochódzkiej, która z lada moment będzie wybierała gimnazjum bądź liceum. Bo to jest jakby problem. Problem jest znacznie szerszy niż tylko wybór jednej czy drugiej szkoły. Bo dzisiaj, gdybyśmy mieli zostawić, odrzucić i zostawić tak, jak jest, czyli niech będzie sobie gimnazjum, niech będzie sobie liceum, to ta rada może już nie, ale na pewno będzie musieć stanąć przed tym samym problemem. Małych szkół, nielicznych, mających po dwa oddziały. I to będzie problem każdej władzy, bez względu na to, czy będzie sprawował władzę pan prezydent Majchrowski, czy będzie to kandydat PiS-u, czy Platformy Obywatelskiej. Problem pozostanie. Odcinam się od tego wątku politycznego, który tutaj podniosłem, żeby uzmysłowić wszystkim Państwu, że w tej części Nowej Huty, starej, najstarszej części Nowej Huty, ten problem będzie istniał bez względu na to, czy my będziemy rozstrzygać, czy sufit spadł w tej łazience, a nie spadł w tamtej ubikacji. Mówię o tych dwóch lokalizacjach, bo miałem też wątpliwą przyjemność uczestniczyć w konsultacjach pomiędzy radami rodziców. I trzeba sobie uzmysłowić, ja o tym mówiłem chwilę temu. 4 minuty. Dobrze, będę mówił 8, od razu mówię. Trzeba sobie uzmysłowić, że to nie jest problem jednej rady rodziców. Nie jest to problem jednego pokolenia uczniów, 3 najbliższych lat. Tylko to jest poszukiwanie problemów, rozwiązania problemu, który wybuchnie lada moment i jeśli nie jest już dziś zauważalny, czyli problemu z brakiem dzieci w tych szkołach. I dlaczego zdecydowałem się, ja, inicjator połączenia tych zespołów, zdecydowałem się, jak to się mi zarzuca, w ostatnim momencie na zmianę pomysłu. Czyli zaczynając od tego, Szanowni Państwo, że nigdy nie powiedziałem, że 16 będzie lepsze od 45, domagając się jakby analiz i chociaż te analizy są zrobione i te szkoły, można sobie uczciwie powiedzieć, są porównywalne. Tu nie można wskazać, że ta jest lepsza, tamta jest gorsza. W związku z tym trzeba się odnieść do pewnej strategii. I możecie mnie Państwo krytykować za ten pomysł, który złożę na końcu. Można się spierać, czy on ma uzasadnienie merytoryczne. Ale Szanowni Państwo, budując nowy zespół szkół, którego finałem będzie matura, to trzeba konsekwentnie rozważać to, jaki będzie poziom i skąd będzie nabór do tych klas maturalnych, czyli w konsekwencji skąd będzie nabór do liceum. W związku z powyższym trzeba patrzeć na gimnazjum i rozwijać gimnazjalistów, ponieważ to gimnazjum będzie tą krwią, która będzie zasilać i uruchamiać ten krwioobieg 16 LO. Nie inaczej. W związku z tym trzeba konstruować ten projekt od początku, czyli od poziomu gimnazjum. I to jest moja motywacja. Szanowni Państwo, to nie jest jeszcze moment, rozumiem, do złożenia tego wniosku formalnego, bo są zgłoszone jakieś uwagi. Odniosę się tylko do projektów, bo żebyście Państwo mieli jasność. Żaden z inicjatorów poprawki nie wspierał bądź jednej bądź drugiej ze szkół, bo możemy mówić o tym, że my tutaj typu bardziej lubimy 16 od 45. Nawet radny Pietrus zostawił projekt tak, jak jest. Czyli nie mówił o gimnazjum 45, zajmował się tylko Grodzkim Urzędem Pracy. Najchętniej by wrzucił wszystkie problemy Krakowa do kosza, licząc, że ktoś je za niego rozwiąże, no ale jesteśmy i chcemy je rozwiązywać. Prawda jest też taka, ja to muszę podkreślić, to nie jest kwestia tego, czy ktoś zbiera gwizdy po swoim wystąpieniu, czy oklaski, tylko tego, czy jest w stanie perspektywicznie budować projekty, które dadzą szansę rozwoju tej części Nowej Huty, ponieważ ja tam jestem. Moi dziadkowie są z Willowego, a mieszkam przy Placu Centralnym. Więc kogo jak nie mnie, tak samo jak gardy chłopaków z Nowej Huty, ten problem przyszłości Nowej Huty ma dotyczyć i kto ma te problemy rozwiązywać. I nie w perspektywie 2-3 lat, tylko w przyszłości. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałam przypomnieć, iż w statucie Rady Miasta Krakowa jednym z obowiązków przewodniczącego Rady, a w tej chwili ja takie funkcje pełnię, jest pilnowanie czasu.
wypowiedzi. Jest to ustalone w statucie i Państwo to przegłosowywaliście. W związku z tym bardzo bym prosiła, żebyśmy nie stosowali takiej nonszalancji, że ktoś wychodzi i mówi, że będzie on sam sobie udzielał czas pod tytułem 10, 15 czy 20 minut. Jeżeli nie widzicie Państwo tego typu potrzeby regulowania przejścia i odbywania się Rady Miasta, to ja w ogóle w tej chwili nie widzę sensu prowadzenia to przez przewodniczących. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, pilnowanie czasu. I prosiłabym o tego typu wypowiedzi pod tytułem, a ja będę mówił 10 minut na zamknięcie. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze z radnych miasta? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, o rzeczy dość istotnej, mianowicie tutaj pojawiło się w wypowiedzi któregoś z Panów stwierdzenie, że nie wyraża zgody na to, żeby, i to przedziwna była wypowiedź, która jest taki déjà vu przy dyskusjach, które odbywaliśmy poprzednio, mianowicie, że niemożliwe jest przeniesienie Urzędu Pracy do jakiegokolwiek innego miasta. My szukamy w tej chwili miejsca, ponieważ Urząd Miasta mieści się w budynku nie naszym, nie gminnym. W związku z tym to jest stara zasada pod tytułem bardzo dobry plan, ale nie w moim ogródku. W związku z tym przy każdym przynoszeniu i argumenty pod tytułem, że będą jeździli ludzie, będą tam stali wokół bloku i tak dalej. Wiecie Państwo, dla mnie jest to przedziwny mechanizm, a w momencie, kiedy będziemy utrzymywali w dalszym ciągu, będziemy szukali budynku dla miasta, dla urzędu, dla mnie jest to oczywista sprawa, że musimy coś takiego zrobić i okaże się, że żadne miejsce temu nie odpowiada, bo będą tam mniej lub bardziej przygotowani i eleganccy bezrobotni. Przepraszam, no wypowiedź była dla mnie żenująca dosyć. Czy ktoś z Państwa, Pani Barbara Nowak, bardzo proszę. Proszę. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, ja jeszcze raz chciałam zwrócić uwagę na to, że ta cała dzisiejsza sytuacja jest zupełnie niepotrzebna i była do uniknięcia. Ja myślę, że to nie jest sprawa, którą w tej chwili no, warta jest tak wielkich emocji, jakie Pan Tomasz prezentuje, z prostego względu. Nie, sprawa jest bardzo istotna, nie w ten sposób, tylko, że jeżeli my wchodzimy w tym momencie do sieci szkół z takim nieprzygotowaniem, to efekt jest oczywisty dla mnie. Tak musi być. Ja wiem, na kogo patrzę, ale odpowiadam Panu. Bardzo prosta sprawa. Myśmy dlatego jako Klub Prawa i Sprawiedliwości byli przeciwko tej likwidacji, bo likwidacji w ogóle szkół, ponieważ ona jest nieprzygotowana. Zaczyna się od tego po prostu, że ma się pomysł, że ma się wizję najpierw sieci szkół, że robi się audyt, że sprawdza się każdy budynek, że sprawdza się całe zaplecze i dopiero wtedy, kiedy powstaje pomysł, patrząc jeszcze na demografię, zaczyna się plan, zaczyna się działanie, chodzi się do społeczności, sprawdza się każdą szkołę. Czy Państwo uwierzycie, że ja ostatnio byłam w szkole, owszem, trochę na peryferiach miasta Krakowa, gdzie żaden inspektor ani wizytator nie był od 8 lat, że są różnego rodzaju telefony na przykład o to, żeby tam wynająć jakiemuś stowarzyszeniu prawie jak polecenie miejsce, nie pytając, czy ono ma, czy dyrektor i społeczność szkolna sobie tego życzy. To jest arogancja. Jeżeli mamy szacunek do samych siebie, jeżeli traktujemy poważnie mieszkańców Krakowa, a większość z nich jest zainteresowana edukacją, to przede wszystkim z nimi rozmawiamy. To przede wszystkim mówimy, jakie są perspektywy. Mówimy, jakie są nasze wyliczenia, jakie są demograficzne tutaj wskaźniki. I rozmawiając, ustalamy, które budynki będą nam potrzebne, a które trzeba wyłączyć, być może tylko na chwilę, z funkcjonowania w tej sieci szkół. Jeżeli byśmy do tego tak podeszli poważnie, to nie byłoby takich problemów, jakie są w tej chwili, kiedy okazuje się, że budynki, w które są włożone miliony złotych, na przykład za bezcen się oddaje. I to niekoniecznie na cele oświatowe. Bo jeżeli Państwo sobie przypominacie, to była też taka sytuacja, że najpierw przy wszystkich likwidacyjnych pomysłach, czy też intencyjnych likwidacji, były informacje, że budynek zostanie w bazie oświatowej. Potem pojawia się informacja w pierwszej kolejności. Pytam się zawsze, a co w drugiej, a co w trzeciej? A na koniec okazuje się, że to jest taka edukacyjna działalność typu hostel.
No chyba edukacja seksualna. Nie mówiąc o tym, że edukacja, że na przykład jest wystawiany po roku na sprzedaż. No nie tędy droga. My się nie obrażajmy teraz na mieszkańców, na społeczności gimnazjum 45 i liceum 16, że bronią swojego. No skoro nie zostało to tak przygotowane, to nie ma sensu się na nich obrażać. To jest wina z tej strony. Jeżeli jest to nieprzygotowane, nie procedujmy tego. To nie może być tak, że w tej chwili Rada Miasta ten bubel popiera. I o to do Państwa apeluję, abyśmy po prostu zaprzestali procedury likwidacji. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych? Bardzo proszę, pan Urynowicz. Przepraszam, panie Jerzy Sonik, bardzo proszę. Pan Włodzimierz Pietrus. To jest drugie wystąpienie. Pani przewodnicząca, pani prezydent, ja chciałem odnieść się do wypowiedzi pana Urynowicza, który mi coś zasugerował. Nie wiem, w domyśle, że brak konstruktywizmu. Panie radny, jak może być konstruktywne działanie, jeżeli 12 marca pan prezydent wskazuje osiedle willowe 35 jako lokalizację, 2 kwietnia podtrzymuje tę lokalizację z Urzędem Pracy z nowym pomysłem, a 10 kwietnia dzisiaj, czyli po kilku dniach, ma być znowu powrót do innej lokalizacji, do willowego 1, po poprawkach, które złożone były 5. Czy to jest tryb odpowiedzialny dla Rady Miasta Krakowa? Czy ktoś sobie nagle wymyśli, że będzie tam, a nie tu? Na jakiej zasadzie? W jakim trybie? Jakie to jest uzasadnienie? A tym bardziej się dziwię, skoro pan radny sam odsyła projekt jak uznający za nieprzygotowany. Więc nie wiem, jaka jest różnica między nami. Może pan radny mi wyjaśni. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa? Czy pan Urynowicz ma zamiar zabrać głos? Pan Sonik zrezygnował. Przypominam, że to jest pana drugie wystąpienie. Właściwie trzecie nawet. Pani przewodnicząca, pan radny Zięba słusznie zauważa, że trochę kręcę się pod nosem, więc nie wiem, w którym momencie pani chciałaby, żebym ja formalnie złożył ten wniosek i będzie łatwiej. To jest pana decyzja. To rozumiem na końcu dyskusji, bo rozumiem, że chcemy także wysłuchać rodziców, bo jak go złożę, to będzie głosowanie i nie będzie dyskusji. Więc i tak pani się musi przyzwyczaić do tego, że wejdę po raz kolejny i Staszek Zięba kolejny raz będzie musiał w brzuch ciągnąć. No. Damy radę chyba. Szanowni państwo, ja odniosę się do jeszcze jednego faktu, bo on też jest nie bez znaczenia. Może... Ja nie wiem, szanowni państwo, czy rzeczywiście Rada Miasta Krakowa za każdym razem powinna poprawiać działania urzędu, czy to jest dobre, czy to jest złe. Nie wiem. Szanowni państwo, może celem działania Rady Miasta Krakowa, jak się przyjrzymy, pani radny Pietrus i pani radna Barbaro, Włodku i pani radna Barbaro, jest zapisana w statucie i statut mówi, że owszem, wnosimy poprawki do przygotowanych projektów uchwał. Może rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby one były w pewnym ciągu działań i były w pewnej konsekwencji zdarzeń, bo ja przypomnę tylko tyle, a mam to w rękach, że nie byłoby dzisiaj żadnego problemu, także dla formalnego rozpatrywania naszych poprawek, gdyby nie to, że druki powołuje się, były i opinie wydawane przez Radę Pedagogiczną, mam tu jedną z nich, były z lutego. A jest kwiecień, a radny ma poprawki złożyć w terminie od pierwszego czytania do drugiego wyznaczonym. Pewnie nie byłoby żadnego z tym problemu, gdyby nie to, że nie jest to w jakiś tam sposób przygotowane poprawnie. No ale jest jak jest. Cel i problem pozostaje. A naszym obowiązkiem jest jakby rozstrzygać to poszukując jak najlepszych rozwiązań. Kończę już, pani przewodnicząca, bo rozumiem, że czekają nas także inne ważne problemy dla miasta. Sam jestem ciekaw dyskusji z udziałem rodziców, więc wstrzymuję się, bo rozumiem, że to musi być formalnie na końcu. Tak, chciałbym tylko o jednej rzeczy zwrócić państwu uwagę. Rozstrzygamy jeden z problemów nowochódzkich. Państwo podrzucacie problem tego, w jaki sposób Nowa Huta będzie odbierana tylko dlatego, że ma być siedzibą Górskiego Urzędu Pracy. To ja przypomnę, że Grodzki Urząd Pracy chyba się na Wąwozowej mieści póki co dzisiaj. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z radnych?
Pan Edward Poremski, bardzo proszę, przypominam o czasie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, ja bym tylko wnioskował i bardzo prosił Panią Przewodniczącą, ponieważ to jest bardzo ważna dyskusja, dość długo tu trzymamy mieszkańców Nowej Huty, Rady Rodziców i zapewne będą chcieli zabrać w tak ważnej sprawie głos, a zresztą wszyscy przedmówcy moi tu bardzo mocno podkreślają, że to jest bardzo ważna sprawa. Drodzy Państwo, nie dalej jak w miesiącu styczniu apelowałem tutaj z tej trybuny na tej sali i prosiłem. Drodzy Państwo, zastanówmy się nad tym, co chcemy zrobić. Ponieważ obydwie placówki, o których mówimy, Gimnazjum 45 i LO16, leżą na skraju Nowej Huty. I wszyscy dobrze o tym wiemy, drodzy Państwo. Na dzień dzisiejszy wiemy, że tam jest spadek uczniów. Za chwilę może być. Proszę sobie wyobrazić, że do Gimnazjum 45 na Siedlu Willowym należy prawie 11 osiedli. I to jest już w tradycję się wpisało. Wielu tu na tej sali jest radnych, którzy siedzą, którzy do tej szkoły chodzili. LO 16. Drodzy Państwo, osiedla podmiejskie. Ja pytam, gdzie te dzieci mają chodzić do szkoły? No mamy tutaj w druku wymienione, że tak powiem, że mogą chodzić przykładowo i na Słoneczne, i na Bulwarową, która też będzie przekształcona w tej chwili. Dlatego bym bardzo prosił, apelował o rozsądek nasz tutaj w dzisiejszej podejmowanej decyzji. Oczywiście, że my nie zadecydujemy. Należy tu wysłuchać głosu przede wszystkim Rady Rodziców i Mieszkańców, tych dzieci, które tam chodzą do szkoły, bo to jest dla nich najważniejsza sprawa. I uważam, że tośmy powinni zrobić i oni powinni nam tu naświetlić, jakie stanowisko. W tej chwili z tego, co widzę, nie ma innego wyjścia, tylko musimy podjąć decyzję, albo będzie to w LO16, ten zespół szkół 19, albo będzie na Willowym 45. Dla nas, jako dla Prawa i Sprawiedliwości, jest to bardzo trudna decyzja, ponieważ, powtarzam jeszcze raz, od początku byliśmy przeciwko temu i nadal jesteśmy przeciwni. Mówiliśmy cały czas restrukturyzować i z tego, co wiemy, dyrektorzy byli za tym, żeby ograniczać środki finansowe. No niestety nie poszło w tym kierunku, poszło w bardzo złym kierunku. Ale jeżeli, drodzy Państwo, mówimy o autopoprawce Pana Prezydenta w Gimnazjum 45, żeby powstał Urząd Pracy. No nie wiem, czy ktoś zna Hutę, bo jeżeli ktoś zna Hutę, to myślę, żeby taki decyzję nie podjął, żeby w środku osiedla zrobić Urząd Pracy, gdzie będzie się przywijało bardzo dużo ludzi, coraz więcej, bo bezrobocie coraz większe, duża ilość samochodów i boisko sportowe wspaniałe, które jest na boisku sportowym wśród osiedli zrobić parking. No ja bardzo przepraszam. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Bardzo dziękuję. Pani Radna, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja właściwie nie w sprawie połączenia, nie w sprawie szkół, nie w sprawie nazw szkół i ośrodków, tylko chciałam powiedzieć, że wszystkich Państwa uwielbiam i szanuję. I cieszę się, że jestem w tej Radzie, ale tak czasami człowiekowi brakuje świętej cierpliwości. Ja podziwiam, że wszyscy jesteście Państwo, na wszystkim się znacie i ja jestem pod wrażeniem. Ale dla mnie autorytetami w tej sprawie są oprócz rodziców, którzy tutaj są w trosce, mieszkańców, którzy nas wybrali, to jest na przykład w tej Radzie pani doktor Maliszewska, pani doktor Jantos, pani Magdalena, pani Patena, pani Barbara Nowak. Są przedstawiciele, na miły Bóg, Rady Dzielnicy Nowej Huty i możemy na komisji, na komisjach, po to są komisje, żebyśmy te sprawy omówili. Ja się zastanawiam. Jeżeli my mamy być tutaj politykierami, a nie profesjonalistami, ja się nie mówię nic na temat szkół, ja się znam na medycynie. I razem z Jerzym Friedrigerem powinniśmy za to odpowiadać. Więc z całym szacunkiem, nie mówię tutaj do poszczególnych z Państwa, ale inżynier, który się zna na wszystkim, to jest podejrzane. To albo geniusz, albo taki, co to jak w Polsce, wszyscy się znają na medycynie, wszyscy się znają na polityce. Proszę Państwa, dajcie spokój, no to jest populizm, no. Jak tylko są tutaj telewizory, kamery, radio, to tutaj cały czas mówimy tak, żeby wszyscy wiedzieli i słyszeli. Nie wrzucajmy sobie nawzajem złośliwości i przepraszam, bo zapytam brzydko, czy istnieje jakieś drugie dno tych spraw? Dziękuję bardzo. Kobieto moja, wielki szacunek, dziękuję pięknie. Proszę mi podpowiedzieć, kolejna kobieta, pani Anna Mroczek, bardzo proszę.
tak. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, ja właśnie w tej sprawie, na której się znam, w duchu mojej przedmówczyni, ja bym chciała zapytać, bo zdaje się, że przesądzone, że nikt tam nie chce Urzędu Pracy, natomiast ja bym się chciała zwrócić do pana dyrektora o wypowiedź, a przede wszystkim szacunek finansowy, bo ja znam lokalowe warunki dotychczasowej siedziby Urzędu Pracy. Nie znam tej szkoły, ale chciałabym wiedzieć, ile ma kosztować, jeżeli mielibyśmy na ten temat dyskutować, przeniesienie Grodzkiego Urzędu Pracy do nowej siedziby. I co pan dyrektor na to, jak pan to widzi czasowo, jak pan to widzi finansowo? To bardzo, bardzo proszę. A przy okazji wielokrotnie żeśmy mówili, że chcielibyśmy znać skutki finansowe poszczególnych uchwał i również poprawek, więc no, przeniesienie wydaje mi się, że jakoś tam kosztuje, więc bardzo uprzejmie pana dyrektora. I chciałabym jeszcze uzupełnić swoje pytanie o to, czy jesteśmy w... Jesteśmy w budynku, który jest niewłasnością miasta. Panie dyrektorze, ja wiem, ale pani Mroczek chciała odpowiedź od pana dyrektora. Bardzo proszę. Ja także chciałabym. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. No państwo jakby sami widzicie, no procedowana jest uchwała oświatowa. Grodzki Urząd Pracy jakby jest tam, no powiedziałbym troszeczkę z boku. Natomiast to, że jesteśmy z boku, to nie znaczy, że ta sprawa nie jest też ważna dla Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Pani przewodnicząca, odpowiem tak. Temat się zrodził, dlaczego może teraz też, bo cały czas siedziba Grodzkiego Urzędu Pracy na ulicy Wąwozowej nie jest najszczęśliwszą lokalizacją, bo z publikacji gazetowych to jesteśmy w krzakach, ze złośliwych to na zaduplu, za przeproszeniem, dziennikarze się wyżywają. Jest złe połączenie komunikacyjne. Na domiar złego my jesteśmy w obiekcie wynajmowanym. Historycznie od 92 roku w obiekcie w tej chwili prywatnego właściciela. Bezrobocie rok do roku poszło o 5 tysięcy. To już jest 27 tysięcy mieszkańców Krakowa, którzy są zarejestrowanymi bezrobotnymi. Dobieram ciągle pomieszczeń, żeby można było godnie tych klientów urzędu obsługiwać. To nie jest też tak, że ta sprawa wyszła teraz czy nagle, no ponieważ nie jesteśmy w obiekcie własnym. Chcąc nawet lepiej tych klientów przyjmować i obsługiwać, w obcym obiekcie państwo wiedzą. Ja nie mogę poczynić żadnej inwestycji, nie mogę zrobić żadnego grubego remontu. Czyli mówiąc krótko, zatrzymałem się na poziomie obsługi, no powiedzmy sprzed 15 lat. Są standardy obsługi klientów, no inna jakość powinna już jakby mieć miejsce. I teraz na takie proste pytanie, jak państwo mnie zapytacie, to ja powiem tak. Było jedną z poważnych propozycji przy okazji, no nazwijmy to reorganizacji w systemie oświaty, bo tu można się było domyślać, że mogą być takie placówki, które no, spełniają ten podstawowy warunek, no, że są placówkami użyteczności publicznej. Kwestia lokalizacji w przypadku bezrobocia jest jedną z najważniejszych. 27 tysięcy. Bezrobocie nie jest nowochódzkie, chociaż jest akurat lokowane w Nowej Hucie, ale powtarzam, to była historia, tam trzeba było się szybko wyprowadzić. Jeżeli państwo mnie zapytacie, gdzie jest najlepsza lokalizacja? Oczywiście to jest okolice Ronda Mogilskiego. Pytanie, czy znajdzie się tam jakaś placówka w planach, nie wiem, reorganizacji, gdzie można by było siedzibę urzędu przenieść? Bo że trzeba tą siedzibę przenieść, to jest na pewno. To na pewno. I najlepiej do, ponieważ jest to zadanie miejskie, najlepiej do obiektu, który jest własnością miasta. Stąd, no tak powiem krótko, jakby na usłyszaną propozycję, czy taka szansa zaistnieje, tak. Zrobiliśmy taką kalkulację i oczywiście, jeżeli państwo zapytają, no ponieważ akurat przeniesienie urzędu, którym kieruję, no ma specyfikę, bo powtórzę jeszcze raz. To są standardy obsługi. One są określone rozporządzeniem ministra pracy. Co do metrażu, co do techniki, co do no, takich bardzo szczególnych jakby przepisów, no choćby i to, że doradca zawodowy musi mieć zapewnioną intymność rozmowy i tajność dokumentacji z tym bezrobotnym, no to musi być pomieszczenie, które jest no prawie jak u lekarza.
Z tego też powodu myśmy zrobili taką no, grubą kalkulację kosztów, że gdyby była taka propozycja, czy państwo taką uchwałę byście podjęli, to ja stanąłem przed takim no, prostym pytaniem. Czy jest to możliwe? Powiedziałem tak. Czy jest to sensowne? Ta lokalizacja, proszę państwa, dla bezrobotnych jest dużo lepsza niż ta, która jest w tej chwili przy ulicy Wąwozowej. I proszę to jakby w takim aspekcie też rozpatrywać, że na zadane pytanie, czy to jest lepsza lokalizacja? Tak. Dlaczego? Bo do Huty Sędzimira jeździli wszyscy z miasta Krakowa i komunikacyjnie jest to dużo lepsza lokalizacja dla klientów urzędu. A ja przypomnę, klientami urzędu są osoby bezrobotne, często bez dochodu. Więc dla nich kwestia dojazdu i dostępności jest podstawową. Ale żeby jakby już państwa tu nie zamęczać, ta gruba kalkulacja, która polegała, uwzględniliśmy tylko dwie rzeczy, bo nawet jeżeli tam szkoły będzie połączony zespół, czy no już pomijam ten aspekt oświatowy, bo to nie jest jakby moja kompetencja, znam substancję tego budynku, wiem co tam trzeba zrobić. Ten budynek i tak wymaga remontu, chociaż substancja jego, no tak jak mówię, nie jest może najgorsza. Natomiast to, co ja bym potrzebował, żeby tam się przenieść, no to powiem krótko. Gruby szacunek mówi o kwocie 6 300 000 zł. I ja powiem szczerze tak, no w tym kontekście proszę mnie zwolnić z obowiązku, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy to jest sensowne. Ja powiem tak, no jeżeli bym miał mieć taką propozycję, takie pieniądze się znalazły, to ja jestem tam w stanie się przeprowadzić. Tak. Może tyle, no jeżeli państwo coś jeszcze chcą więcej ode mnie wiedzieć, to... Znaczy, proszę państwa, w tej chwili jesteśmy w obiektach wynajmowanych. Prywatny właściciel ArcelorMittal Steel podnosi rokrocznie opłaty. Na ten moment kwota rocznego najmu to jest około 380 tysięcy złotych i będę miał rokrocznie potrzebę zwiększać ten metraż. No to już wynika ze specyfiki działania urzędu. Ja mam klientów takich, których akta niejako osobowe to są tak jak kadrowo-płacowe, 5 lat mam obowiązek trzymać. Tych akt już jest 350 tysięcy i sama powierzchnia na archiwum w moim urzędzie to jest 1/4 tej powierzchni. I to będzie musiało dalej rosnąć. Więc z tego jakby też powodu lokalizacji, z drugiego powodu, że klientów w urzędzie przybywa, proszę posłuchać, 27 tysięcy. Te 27 tysięcy powinno mieć dogodną lokalizację takiego urzędu, więc my pewnie od tego tematu i tak nie uciekniemy. Myślę, że już w niedługim czasie. Dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi. Mamy jeszcze zgłoszenie pana radnego Stanisława Rachwała. Zapraszam serdecznie. Panie przewodniczący, nie, ja tylko chcę taką, pierwsza moja refleksja, bo tu koleżanka mnie lekko sprowokowała, zacna pani doktor. Ja rozumiem, nasze posłaństwo jako rady, tak jak w sądzie amerykańskim, jest to pewien vox populi, czyli pewien głos. Wcale nie wyobrażam sobie, że rada ma się składać tylko specjalistów, bo specjaliści niech sobie dyskutują, opracowują programy, nie nam ewentualnie podrzucają, żebyśmy mogli sobie wypracować właściwe zdanie. Natomiast wydaje mi się, że to jest chyba jakby naszą zaletą, że mamy troszkę popatrzeć po prostu szerzej. I dlatego ja powiem tak, nie znam się, chociaż cała moja rodzina jest w gronie tak zwanej rodziny nauczycielskiej, ale ja się znam na jednym i co zadałem pytanie po prostu wcześniej, bo chyba spór idzie o budynki, więc ja w poprzednim wystąpieniu przy pierwszym czytaniu powiedziałem, czy zostało sprawdzone, jakie są powierzchnie tych budynków, jakie parametry, czy stwarzają zagrożenie, czy nie. Po pierwsze, rzecz, którą też podniosłem, najważniejszą, przy nowym podmiocie jest tak zwane sprawdzanie od początku, sanepid, PPOS i tak dalej. I często się zdarza, że budynki gminne mają pozytywną opinię PPOS, ale w momencie, kiedy wchodzi nowy podmiot, to PPOS na przykład mówi, to jak u sióstr salezjanek, że trzeba zrobić taką przebudowę szkoły, że właściwie one nie były w stanie po prostu zainwestować w to. Więc ja chcę pytać, czy jedna szkoła, czy liceum, czy która jest właściwie lepsza od strony substancji, że tak powiem, materialnej, czyli budowlanej, aby tam wprowadzić ten nowy podmiot. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Jeszcze zapraszam pana radnego Stanisława Ziębę. Szanowni państwo, na czym się nie znam, to się nie znam. Ale jeżeli chodzi o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urzędy Pracy, to pan dyrektor najlepiej wie, jak to było w latach 90. Na początku było Sebastiana, pan dyrektor Wanat, potem był wojewódzkie urzędy pracy, potem były rejonowe, potem były grodzkie. Proszę państwa, i tak się składało, że jeszcze jestem w Radzie Zatrudnienia Grodzkiego Urzędu Pracy. Na ostatnim spotkaniu pan dyrektor jakoś nic nie mówił o tym. Oczywiście Rada Zatrudnienia może nie jest od tego. Proszę państwa, ja słucham tego z przerażeniem, bo ja myślałem, że pan dyrektor, wiadomo, są koszty na wąwozowej, to były lata, ja przepraszam za troszkę historii, bo to trzeba sobie powiedzieć, bo nie wszyscy państwo mają tego świadomość. Pan dyrektor Roganowicz, wówczas rejonowy urząd, tak, to zaakceptował od huty. Oczywiście potem właściciel, dołożyłem do tego swojego małego paluszka, żeby właśnie te budynki były pod Urząd Pracy. I trochę mnie dziwi, szanowny panie dyrektorze, jak pan mówi, że trzeba spełnić standardy. Według mnie tamte standardy są. Oczywiście jest prawa właściciela. Ten urząd według wszelkich relacji i informacji i tego, co ja wiem, a myślę, że wiem wystarczająco, funkcjonuje, jeżeli chodzi o lokalowe i także i kadrę bardzo fachową, dobrze. Natomiast tutaj adaptowanie tego od nowa to są ogromne koszty. Ogromne. Oczywiście przybyło tych pieniążków do Urzędu Pracy. No nie na te cele, ale można je jakoś tam zagospodarować. Tylko my sobie musimy zdać sprawę z tego, jaki to jest czas, jakie to jest przejście i jakie są to koszty, także i społeczne. Ja nie wiem, bo należałoby zapytać, czy jest możliwość wykupienia tego na Wąwozowej. To, że nie jest w centrum i no zawsze to jest chata za wsią, prawda, urzędnicy, prawda, no lepiej gdzieś w centrum. Przepraszam, to nie do pana dyrektora, bo pan dyrektor nie takie warunki przechodził, także i w Solidarności. Natomiast w ten czas, kiedy była ruchem społecznym, ale dzisiaj ja nie jestem za tym, proszę państwa, aby dziś w takiej sytuacji, także finansowej miasta, przenosić Grodzki Urząd Pracy i przekwalifikować to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Oczywiście ja też się mogę zgłosić krótko do dyskusji, bo tu nawiązaniu do pana wystąpienia, pana Stanisława Ziemby, żeby wziąć pod uwagę również fakt, tego co ja mam wiadomości, to w Łodzi został wybudowany nowy Urząd Pracy za kwotę 7,5 miliona złotych. Nowoczesny, nowy budynek do dyspozycji tej instytucji. W Szczecinie niewiele więcej. Więc rzeczywiście, uzupełniając tą wypowiedź wcześniejszą kolegi radnego, no trzeba by się było zastanawiać, czy taka potrzeba istnieje, aby takie koszty adaptacji ponosić i w tej sytuacji brać to pod uwagę. Proszę bardzo, jeszcze pan radny Garda, tak? Bardzo proszę, jako jeden z projektodawców. Proszę bardzo. To jest drugi głos dyskusji, panie radny. Przypominam, drugi głos dyskusji. 2 minuty. Ja faktycznie zabierać głosu, ale mnie zaatakowano, że jestem nierozwojowy i nie chcę nowoczesności wprowadzać do miast, do Nowej Huty, więc z tą kwestią Urzędu Pracy. To faktycznie, to jest 17 czynszów, które płacimy rocznie za wąwozową. To musimy sobie zdać sprawę. I co będziemy mieli? Urząd Pracy?
Nie, to będziemy mieli szkołę przystosowaną na cele Urzędu Pracy. To dalej będzie szkoła. Proszę Państwa, ze szkoły nie zrobi się czegoś innego niż szkoły, bo to jest szkoła. Ona jest tak wybudowana, ona ma takie specyfikę i zawsze tam będzie to wyglądało w ten sam sposób jak szkoła, natomiast będzie przystosowana do Urzędu Pracy. No można oczywiście wydać nieskończoną liczbę pieniędzy i pewnie w ten czas by to było coraz mniej tą szkołą, coraz bardziej by spełniała funkcje, które są potrzebne, ale naprawdę tutaj tylko i wyłącznie rachunek ekonomiczny. I druga rzecz, która tutaj nie wiem właśnie, czy rozwiązanie z tą wozową. Cały czas słyszymy o tym Nowej Hucie, że coś tam złego, że w Nowej Hucie najgorsze są klimaty i znowu bezrobocie ma się kojarzyć z Nową Hutą. To jest kolejna rzecz, którą strasznie mi w jakimś sensie nie odpowiada, ponieważ no wczoraj na przykład na Komisji Edukacji była dyskusja, jak ktoś powiedział, jakie dzieci przychodzą, jacy ludzie mieszkają, jacy... Wszędzie mieszkają różni ludzie i naprawdę tak łączy tego wszystko z jedną kwestią. Mamy pomysł budowy nowoczesnego magistratu, znajdą się na pewno nowe miejsca związane właśnie z pomysłem na Kasprowicza, którym robimy i wydaje mi się, że urząd powinien być w urzędzie przystosowany porządnie do obsługi swoich klientów i takie mam zdanie. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Wyczerpaliśmy dyskusję w części radnych, a kontynuujemy dyskusję w tej chwili osób spoza rady. Tak, ale to jeszcze jest dyskusja, Nie zamykam dyskusji. I proszę bardzo przedstawiciela, panią Agnieszkę Małotę, przedstawicielkę Gimnazjum 45. Proszę uprzejmie i proszę pamiętać o dyscyplinie czasowej. Czyli głos rzeczowy, syntetyczny. Dzień dobry, Agnieszka Małota. Prosimy do mikrofonu. Dzień dobry, Agnieszka Małota, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum nr 45. Szanowny panie przewodniczący, pani prezydent, przykro mi, dziękuję pięknie. Postaram się szybko i rzeczowo. Jako przedstawiciele Gimnazjum nr 45 w czasie ostatnich 3 miesięcy przedstawialiśmy argumenty, które popierały słuszność powstania zespołu szkół ogólnokształcących nr 19 pod adresem Willowy 1, który jest obecną siedzibą naszego gimnazjum. Od stycznia walczymy o utrzymanie tej szkoły. Udało nam się zebrać w ciągu pierwszego tygodnia prawie 3000 podpisów w naszej społeczności za tym, aby ta szkoła została właśnie w tym miejscu. Jest to budynek wpisany w architekturę naszych osiedli. Stanowi on zwartą zabudowę z tymi okolicznymi blokami i jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Uczyły się tam już właściwie 2 pokolenia, w tej chwili uczy się trzecie. I my jako mieszkańcy tego regionu nie wyobrażamy sobie, aby nasze dzieci mogły uczyć się w innym miejscu. Celem najwyższym dla nas jest stworzenie silnej szkoły, bo to wydaje mi się jest chyba najważniejszą rzeczą w tej chwili, która swoją ofertą będzie przyciągała przede wszystkim młodzież z Nowej Huty, ale również z Krakowa. Nie wiem, czy mam ponownie przedstawiać nasze argumenty, ponieważ zostały one przeze mnie przesłane do wszystkich państwa radnych, bodajże dwukrotnie, ale tym najważniejszym dla nas argumentem jest to, że gimnazjum stanowi zaplecze dla liceum, nie odwrotnie. I jeżeli my zrobimy wszystko, aby do tego gimnazjum, które pomimo zmniejszającej się ilości dzieci w Nowej Hucie nadal utrzymuje poziom rekrutacji na bardzo zbliżonym poziomie, uda nam się tych dzieci przyciągnąć jak najwięcej, to zapewne, jeżeli liceum będzie przy naszym gimnazjum, to wtedy będziemy mogli stanowić, tak jak powiedziałam, to zaplecze i od nas te dzieci będą mogły na pewno skorzystać z oferty tegoż właśnie liceum. Nie chcielibyśmy się tutaj wdawać w jakieś przepychanki i złe PR i mówienie, kto jest gorszy, kto jest lepszy, bo myślę, że nie na tym to wszystko polega. I najważniejszą sprawą chyba w tej chwili jest przystąpienie do rekrutacji, bo z tego co widzimy, rodzice zaczynają się obawiać, czy ta szkoła w ogóle powstanie, czy będzie, gdzie będzie. I niestety, ale dzieciaki zaczynają wybierać inne gimnazja. Wiem, że to w tej chwili jest decyzja, którą można zmienić, ale niemniej jednak wygląda to tak, jak wygląda w tej chwili. Chcielibyśmy, aby nie tylko w tym roku szkolnym, ale również w przyszłych latach zapewnić nam jak największą liczbę tych dzieciaków. Przeważająca większość mieszkańców naszego rejonu, posiada jeszcze młodsze dzieci, które ze względu na bliskość placówki na pewno trafią również do tego zespołu szkół. Sprawą niebagatelną na pewno jest też to, iż mieszkańcy tej części, starej części Nowej Huty na pewno są mniej zasobni finansowo, dlatego
czy też dojazdy, czy przenoszenie ich gdzieś dalej stanowi poważny argument przeciw. To tyle. Myślę, że chyba nasze stanowisko jest dość jasne. Dziękuję za zmieszczenie się w dyscyplinie czasowej. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Barbarę Krawczyk, przedstawicielkę Rady Rodziców 16 liceum. Szanowni Państwo, jestem przedstawicielem Rady Rodziców 16 liceum. Nie powiem, słuchając tutaj Państwa, jestem zbulwersowana kilkoma wypowiedziami. Miałam zacząć inaczej, ale niestety muszę tak. Okazało się tutaj ku mojemu zaskoczeniu, że pomysłodawcą i inicjatorem połączenia obydwu szkół w zespół jest pan radny Tomasz Urynowicz. Jest to dla mnie duże zaskoczenie, albowiem projektodawcą tego pomysłu w momencie zgłoszenia przez pana prezydenta miasta Krakowa projektu uchwały o tym, że 45. gimnazjum ma zostać zlikwidowane od września, natomiast nasze liceum 16 ma ulec powolnemu wygaszeniu. Wtedy pan dyrektor 16 liceum, Andrzej Górniak, zaproponował inne, alternatywne rozwiązanie, zgodne z duchem niejako tej projektowanej uchwały, dające oszczędność miastu, ale co najważniejsze, to właśnie możliwość kontynuowania nauki wśród tych nauczycieli, których znają. Proponował stworzyć zespół i takie rozmowy były z panią dyrektor gimnazjum. Natomiast pan Tomasz Urynowicz i pan Stanisław Moryc zostali poproszeni o to, aby pomogli nam, bo my nie mamy tutaj możliwości, w przeforsowaniu, w przedstawieniu takiego właśnie alternatywnego projektu. Stąd moje naprawdę duże zaskoczenie. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, wydaje mi się, że tutaj w czasie tej dyskusji jest, przykrywa nam istotę problemu. Ta autopoprawka, która mówi o tym, że na miejscu willowego ma być Urząd Pracy i że to budzi największe emocje i tak jak podejrzewam, to spowodowało poprawkę pana radnego, ponieważ do momentu, do którego nie było autopoprawki, nie było informacji dla pana dyrektora Górniaka mówiącej o tym, że pan Urynowicz taki projekt poprawki chce zgłosić. Mało tego, obaj panowie radni spotykali się zarówno z gronem i rodzicami gimnazjum osobno, jak i z naszym gronem i rodzicami. I dokładnie ten tekst, który dzisiaj tutaj padł z ust pana Urynowicza, z jednym malutkim wyjątkiem, powtórzył się u nas w liceum, że to nasz budynek i że to u nas. Więc jakby wprowadzanie w błąd. Jeśli pan Górniak był projektodawcą, pan Tomasz Urynowicz opiekunem tutaj tego pomysłu, to myślę, że warto zadzwonić, jeśli miał jakiekolwiek wątpliwości, zadzwonić i poinformować, że takie jest jego stanowisko. Obydwie rady pedagogiczne przyjęły ten projekt uchwały w brzmieniu z adresem Willowe 35. Wyraziły zgodę na to. Była również zgoda wstępna rodziców. Rzeczywiście spotykaliśmy się w Radzie Dzielnicy, aby dojść do porozumienia. Nieprawdą jest, że pan Tomasz Urynowicz był cały czas w rozmowach, dosłownie poświęcił kilkanaście minut, potem wyszedł, bo rzeczywiście poziom dyskusji w czasie, kiedy spotkaliśmy się, na pewno nie należał ani do przyjemnych, ani do merytorycznych. Także nie dziwię się, że nie do końca uczestniczył. Natomiast wracając teraz już do meritum. Pan Górniak ten pomysł podsunął, konkretyzując go w miejscu Willowe 35. Dlaczego?
ponieważ dotychczasowy nabór tej szkoły, naszego liceum, to przede wszystkim młodzież spoza Krakowa, z okolic Nowego Brzeska, z okolic Proszowic. Jest nas większość z tamtych terenów. Lokalizacja tego budynku to lokalizacja poza wszelkimi osiedlami. Lokalizacja peryferyjna. Daje to poczucie bezpieczeństwa. Nowa Huta nie jest jeszcze postrzegana i potrwa to jeszcze pewnie trochę, wiele lat, żeby zmienić jakby imidż Nowej Huty. Pracujemy nad tym. Jednak rodzice pozwalają dzieciom przychodzić do tej szkoły właśnie dlatego, że jest ona poza rozgrywkami osiedlowymi. Jest budynkiem nowocześniejszym, późniejszym, wyposażonym o wiele lepiej niż budynek gimnazjum. Posiada dla nas rodziców dwie te podstawowe wartości, a więc bezpieczeństwo naszych dzieci. I druga sprawa, my gwarantujemy w naszym budynku jednozmianowość, bo mamy więcej sal do dyspozycji. Robiliśmy taką symulację. Dlatego nie zgadzamy się... Bardzo proszę konkludować, dlatego tak, że mija już, czas, jak pani będzie konkluduję. Tak miła. I chciałabym zapytać, gdzie w tych poprawkach ta troska o rozwój liceum, bo jak na razie jest tylko mowa o gimnazjum. Ja wiem, że dzieci z gimnazjum, jeśli będą się dobrze czuły, to przejdą do liceum. Ale jeśli przejdą do nas do liceum, tak samo zobaczą tych samych nauczycieli. Zobaczą metody, zobaczą jak się pracuje. I jeśli będą chciały, to też zostaną. Myślę, że nam tutaj zaciemnia trochę ten wybór Urzędu Pracy, który pojawił się jak królik z kapelusza, być może, nie wiem, i to rzutuje na podejmowanie decyzji. Ja mam serdeczną do Państwa prośbę, żebyście Państwo głosowali przeciwko poprawkom, a za pierwotną wersją tego projektu uchwały, czyli z zapisem Willowe 35. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Proszę Państwa, w ten sposób wyczerpaliśmy dyskusję. Proszę bardzo, w kwestii formalnej pan radny Tomasz Urynowicz. W kwestii formalnej, przed zamknięciem dyskusji, żeby było elegancko, Szanowni Państwo, będę składał wniosek formalny. Wysłuchaliśmy opinii radnych, wysłuchaliśmy opinii przedstawicieli Rad Rodziców. Myślę, że większość z nas już opinię ma przynajmniej wyrobioną. Dobrze by było, żebyśmy wzajemnie słyszeli rozmówcę, a nie siebie samego. Żebyśmy nie słyszeli to, co chcemy usłyszeć od kogoś. Problem tego Urynowicza, który tak często był dzisiaj przywoływany, polega na tym, że chyba rzeczywiście ten charakter nowohucki drzemie w nim dosyć mocno. Bo skoro jest problem, to nie chowa głowy, nie siedzi cicho i nie unika dyskusji, tylko próbuje go rozwiązać. A czasem tak niestety bywa, że nie każde rozwiązanie podoba się wszystkim. No trudno, ja chylę głowę przed Państwa opinią i mam nadzieję, że Państwo także zrozumiecie. A odpowiadając, kto jest inicjatorem bądź nie i komu należy się wdzięczność za ten pomysł, to akurat osobie nieobecnej, która mnie długo przekonywała do tego, że jedynym rozwiązaniem dla tej szkoły jest, dla tych szkół obu wówczas w tej sytuacji jest stworzenie zespołu, to jest osoba, której nie ma na tej sali. A z której ja opinią się liczę. Ewa Donheffner, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Integracyjnych nr 5. To tak na marginesie. Szanowni Państwo, zgłaszam wniosek formalny o odesłanie do projektodawcy projektu uchwały w zakresie uzyskania opinii rad pedagogicznych do zgłoszonych poprawek w terminie 2 tygodni. Dziękuję bardzo. Proszę złożyć formalny wniosek. Mam na piśmie. Dobrze. Proszę bardzo, jeszcze w kwestii formalnej pan radny Garda. Bardzo proszę. To jest wniosek formalny, ja mam też wniosek o sprawdzenie kworum, bo wydaje mi się, że to jest problem. Tak jest, sprawdzamy kworum. Zapraszam Państwa radnych, bo sprawdzamy kworum w takim razie. Bardzo proszę. A kartę potrzebuję swoją. Kartę. Dobra. Już sprawdzamy kworum. Bardzo proszę o wciśnięcie przycisku obecność.
Dziękuję. Czy wszyscy Państwo już przycisnęli? Nie. To czekam jeszcze. Dziękuję. Bardzo proszę o... Jeszcze Pani Radna, bardzo proszę, tak? Proszę Panią Radną jeszcze. Teraz możemy... Chyba jest kworum 28, więc możemy przystąpić do głosowania wniosku formalnego. Przypominam, wniosek coś... Pan radny ma problemy z jakieś? Smog? Wszystko dobrze. Proszę Państwa, głosujemy zatem wniosek formalny pana Tomasza, radnego Tomasza Urynowicza o odesłanie tegoż projektu w terminie dwutygodniowym celem uzupełnienia, jak również uzyskania opinii ze strony przedstawicieli społeczności szkolnych. Więc bardzo proszę w takim razie, kto z Państwa radnych? Tak, kto, głos za, głos przeciw, przepraszam, za tym wnioskiem formalnym. Jest głosowanie już. Proszę Państwa, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem pana radnego Urynowicza? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Jeszcze radny Smok ma problem. Już, proszę bardzo, poczekamy. Tak jest. Jest w trakcie głosowania. Jeszcze pan radny Pilk może wziąć udział w głosowaniu. Głosujemy za wnioskiem formalnym. Gotowe? Tak, panie radny Smok, gotowe? Dziękuję. W takim razie zamykam głosowanie. Proszę o wydruk. 22 za, 0 przeciw, wstrzymujących się 0, 8 nie biorących udziału w głosowaniu. Zatem wniosek został przyjęty. Zakończyliśmy wtedy procedowanie tego druku i przechodzimy do kolejnych druków.